Dzień dobry, moim gościem jest profesor Jan Grabowski z Uniwersytetu w Ottawie. Dzień dobry, panie profesorze. Czy po raz pierwszy w życiu zobaczył pan faszystę? Muszę powiedzieć, że faszystowski atak tego rodzaju spotkał mnie pierwszy raz i normalnie się człowiek głupieje w takiej sytuacji, bo i może i lepiej. A to było traumatyczne dla pana, czy humorystyczne? Nie, a przede wszystkim ogarnęło mnie zdumienie, że coś takiego się dzieje, prawda? Znaczy takie, że... Myślałem, że przyjechałem do Europy, Poczułem się, że tak powiem, że stoję niejako na zewnątrz tej sytuacji, nie bardzo ją rozumiem, a szok taki, szok to było później już po tym wszystkim, jak zacząłem to sobie jakoś racjonalizować, prawda? Rzeczywiście przyjeżdżałem do Polski, która, że tak powiem, maszeruje raźno w kierunku brunatnym od dość dawna, ale to przejście od słów do czynów, zaskoczyło mnie, muszę powiedzieć. Tak w największym skrócie, panie profesorze, czego pan nie powiedział, a co powiedział pan dzień później na Uniwersytecie Warszawskim? Jakie było główne przesłanie tego słów dosłownie. Wykładu, jakie miało być? Bardzo. Główne przesłanie tego wykładu było takie, że jeżeli chodzi o ten polski problem z historią, czyli to, co ja często powtarzam, że coś złego się stało, że Polacy nie są w stanie skonfrontować się z najbardziej przykrymi, trudnymi partiami swojej historii. Tylko Polacy? Ja na razie mówię o Polakach. Temat jest oczywiście rozległy i szeroki, ale jeżeli chodzi o temat, który nas tutaj porusza, historia Polski, że winni są nie tylko dzisiejsi nacjonaliści rządzący od 8 lat Polską, ale że winę możemy rozłożyć wszyscy dużo szerzej, bo w tym triumfalistycznym podejściu do własnej historii niestety, że tak powiem, elity polskie, inteligencja, historycy ponoszą bez względu na swoją afiliację polityczną dość dużo odpowiedzialności. Dlatego, że zamiast historii wolimy bajkę? Wolimy bardzo fajne iluzje. Wolimy bardzo fajne mity, w rodzaju na przykład mitu, że wszyscy Polacy na wyprzódki ratowali podczas wojny Żydów i że to była taka, jak to się mówi, default position, że to był właśnie ten naturalny odruch, co oczywiście nie jest prawdą, ale powtarzane tysiące razy w końcu zaczyna jakoś grać w duszy narodu. A czy to nie jest tak, że żeby się skonfrontować z rzeczywistością i z prawdą poza wszystkim, czyli choćby przygotowaniem intelektualnym, potrzebna jest pewna dorosłość, że to jest jakaś infantylizacja nasza? Rzeczywiście tak jest. I także pytanie jest, bo wiara w bajki, że tak powiem, jest cechą wieku dziecięcego, prawda? Najgorsze jest to, że jeżeli ta wiara w te bajki potrafi wytrzymać napór argumentów opartych na faktach, opartych na pracach naukowych, wtedy mamy do czynienia z czymś dość nieprzyjemnym i to jest ucieczka od prawdy jest rzeczą często świadomego wyboru i to jest coś, co ja muszę powiedzieć, szczególnie w krajach takich jak kraj, który stał się moją drugą ojczyzną, czyli Kanada, jest związany z innym. Tego nie ma. Rzeczywiście nie ma. I drugą częścią tego mojego... Czyli Kanadyjczycy wiedzą, co zrobili Indianom? Chcą czy nie chcą, wiedzą i mogą się gniewać, że tak powiem, na formę, w jakiej ta wiedza jest podawana, ale nie słyszałem o kimś, kto by tą wiedzę odrzucał a priori. Natomiast druga część mojego wykładu, właśnie do tego zmierzałem, poświęcona była temu, jak z tego możemy wyjść. Prawda? Proszę powiedzieć. I to jest, posługuję się przykładem z tej mojej przybranej ojczyzny i to jest to, że tak ja tam zostałem nauczony, że tak powiem, robienia historii i tak uczę też moich studentów i to jest forma bardzo powszechna. Mianowicie prosimy studentów historii, ale też w ogóle uczniów, żeby starali się spojrzeć na własną historię narodową oczyma mniejszości. Oni nie muszą pisać historii potem oczyma mniejszości, ale na przykład, dałem ten przykład na wykładzie wczoraj, jeżeli mówimy o polskiej niepodległości, o listopadzie 18 roku, prawda? Zanim nasza pierś napełni się słuszną dumą z racji odzyskania niepodległości, spójrzmy, co się działo, na przykład ten sam listopad 18 roku, widziany oczyma przerażonych Żydów, których leją we Lwowie, na przykład. To niech to będzie taki wysiłek intelektualny. Czyli żeby zrozumieć to, co robili, to
się działo w czasie Holokaustu ze strony Polaków, trzeba się na moment przenieść do getta albo do mieszkania gdzieś tu na wiejskiej, gdzie się jakiś Żyd przed gettem chował. To wymaga pewnego wysiłku, ale w momencie, jeżeli nauczymy się automatycznie zerkać krytycznie na historię z kilku stron, o to tylko chodzi, ten cały gmach mitu się rozsypuje po prostu. A pan profesor powiedział, że polska kultura konsekwentnie idzie nawet nie w prawo, tylko w stronę nacjonalistyczno-brunatną. Rozmawiamy z panem profesorem na przestrzeni lat wiele razy. Naprawdę widzi pan ten marsz? W czym? Chciałem powiedzieć, że już od dawna, że a nie mówiłem, bo mówiłem. Ale to oczywiście nie ma żadnej wagi nośnej. No, polega to na tym, że obecna władza uruchomiła siły, zlegitymizowała zachowania siły słowa, które wyrwały się spod kontroli. Ale te siły nie mogły być kontrolowane, prawda? Czyli obecne władze polskie doinwestowały, i to nie tylko kapitałem też, z państwowych pieniędzy, ruchy ekstremalne, ludzi ekstremalnych i to, co jeszcze lat temu niewiele, wydawało się, ludzie myśleli takie rzeczy, ale nie mówili ich na głos. Dzisiaj nie tylko je mówią, ale je drukują. Więc proces został wyzwolony radykalizacji, powiedzmy sobie, ultraprawicowej, która przeradza się teraz w czyny, co ja widziałem. Poza wszystkim ten człowiek, który rozwalał mikrofon na pana wykładzie, dzisiaj można powiedzieć, że jest indywidualnym freakiem, a w razie ponownego wyborczego zwycięstwa tej władzy może być przedstawicielem koalicji większorządzącej. Ale widzi pan, panie redaktorze, ja uważam, że on nie jest pojedynczym freakiem. Znaczy, ja uważam, że ten facet, który przy mnie wymachiwał, tym niszczył... Że to jest, myśli pan, zbiorowy Braun, tak? To jest zbiorowy Braun. Przede wszystkim jest to ktoś, kto został zachęcony, wyposażony w pewne pojęcia i w nastawienie i gotowość do akcji przez premiera, przez prezydenta, przez ministra edukacji. To są ludzie, którzy grają tymi kartami i jest rzeczą oczywistą, że te słowa pewnego dnia przechodzą w czyn. I te słowa właśnie przeszły w czyn. Jak pan odebrał atak, który przez przypadek w tym kontekście relacji polsko-żydowskich nie dotyczył pana tym razem, ale atak na profesor Engelking? Ja słuchałem tego wywiadu, którego ona udzielała. Przede wszystkim powiem szczerze, że nie powiedziała nic, co by wzbudziło. No, że Polacy w większości w Warszawie by niestety obojętni. Nie jest antypolonizm, to jest fakt. Powiem więcej, że to było bardzo łagodne sformułowanie i całkiem widocznie ktoś w tym momencie chciał nacisnąć guzik z napisem bijemy, no bo w tej wypowiedzi nie było absolutnie niczego, co można by nawet tknąć zarzutem tego rodzaju. Natomiast powiem więcej, że akurat tak się złożyło, że dostałem zaproszenie do redaktor Olejnik właśnie na ten program na 19 kwietnia. Miałem tam być, ale się okazało, że tego samego dnia byłem w Newadzie, więc musiałem... Czyli pani zapewniam, że została w zastępstwie, tak? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że gdybym ja tam był rzeczywiście, zapewniam, żebym postawił tą sprawę w dużo bardziej, że tak powiem, no, w dużo ostrzejszej formie. I powiedziałby pan o tym stosunku warszawiaków, Polaków do powstania w getcie. Jakie zdanie? No, ja mogę zacytować mojego ojca, który był wówczas w Warszawie i który po tej Warszawie chodził wieczorami raczej ze względu na swój żydowski wygląd, i to, co on opowiadał, to było jeden wielki horror, prawda? Czyli? Żydki się smażą, dobrze im, tak? I tak dobrze, że Niemcy wykonują za nas brudną robotę. Ojciec powiedział, że do końca życia nie... To nie znaczy, że wszyscy, ale to były te głosy głośno wypowiadane, prawda? Żydki się smażą. Więc krótko mówiąc, mówienie o solidarności społecznej, o pomocy i tak dalej, to jest przedstawianie tych wyjątkowych postaci, wyjątkowych postaw jako regułę, którą regułą nie były oczywiście. Panie profesorze, wczoraj mieliśmy spot partii rządzącej z użyciem Auschwitz, co wydaje się przekroczeniem kolejnej granicy nieprzekraczalnej, ale chciałem zapytać, czy to jest odwzorowanie czegoś więcej, bo dziennikarz TVN24 Jacek Tacik napisał książkę pod tytułem Jak nie lubić Żyda, gdzie de facto sugeruje, że
działania, polityka, język i propaganda rządzącej partii w Polsce jest przesycona. O, jest więcej. Znaczy polityka, przekaz partii rządzącej jest wzięty wielokrotnie, jest wzięty żywcem z przekazów niemieckich z lat 40. To, co się ukazało w tym spocie, haniebnym spocie, szczującym przeciwko... Wie pan, że wtedy od razu pan usłyszy zarzut, że pan sprowadza rzeczywistość w Polsce ad Hitlerum. I że to jest niegodne intelektualnie. Jeżeli, no to będę widocznie niegodny intelektualnie. Jako fachowiec od faszyzmu mogę wykrywam te rzeczy oczywiście od razu, przecież ja wykładam od dziesiątków lat tą symbolikę faszyzmu. Symbolika faszyzmu jest uniwersalna, to można ją przekręcać. Przykłady. Na przykład szczucie na mniejszości, które przynoszą parasyty, choroby. No przecież to jest wzięte z filmu. Czyli chcesz pan powiedzieć, że ci biedacy na granicy z Białorusią, to jest swoisty zastępczy Żyd, tak? Tak, to jest ta sama forma szczucia używająca tych samych właściwie przekazów. No przecież w Polsce, dla każdego, kto polską historię najnowszą nieco zna, pokazuje się, jeżeli się pokazuje ten komunikat, że przychodzą cudzoziemcy, którzy przynoszą ze sobą zarazy, no to się od razu kłania film z roku 41, Żydzi, Tyfus Plamisty. No każdy z nas ten plakat widział, prawda? Chociażby w jakimś tam przekazie. I to jest arebur podawania tego samego. No przecież ten spot filmowy z 15, to było z 20 roku czy 19 roku o tym najeździe uchodźców, to są wszystko te same klisze, które są odgrzewane i potem dehumanizacja przeciwnika. Czy ta melodia, że tak powiem, w Polsce jest melodią wygrywającą? Jak pan sądzi? Zobaczymy. Bo jednak reakcja była wczoraj dość powszechnego oburzenia, sprzeciwu wobec takich metod. Ja mam nadzieję też, że ta reakcja tego sprzeciwu będzie coraz to bardziej powszechna, w związku z tym, że jednak dochodzi do inne pokolenie, prawda, też, że jednak młodzi Polacy przetarli się w świecie, prawda. Ja mam nadzieję, że to co się próby grania tą kartą antysemicką, no zostaną jakoś odepchnięte przez to młode pokolenie. Ale oczywiście przekonamy się o tym na jesieni. Z tego, co pan mówi, to są takie dwie zderzające się krzywe. Z jednej strony brud Polska, która brunatnieje, a z drugiej strony Polska europejska, która próbuje czasem to okiełznać, powściągnąć, opanować. Tak, jest to niewątpliwie prawdą i z drugiej strony to, co jest niesamowicie rzeczą no, taką martwiącą i ponurą, to jest jednak obecnie trwający atak na szkoły, prawda? Na programy szkolne. I tutaj władza dzisiejsza... No tutaj też atak na was to było preludium swoiste, tak? No to jest na fragment... historyków Holokaustu, dzisiaj historycy Holokaustu, a potem w ogóle wszelcy naukowcy. Znaczy wszelcy niezależni naukowcy. Znaczy ja to powtarzam, jak tylko mam okazję, więc teraz też powtórzę jeszcze raz, to jest to, że chciałbym, żeby wszyscy rozumieli, że atak na historyków zagłady, czy na historię niezależną jest fragmentem ataku na społeczeństwo demokratyczne. To jest dalsza forma tej samej walki. Ale wie pan, że to pana kolega z uczelni poniekąd, z Kulu, Czarnek. Ja nie wiem, czy można nas nazwać kolegami i przypuszczam, że ani on by się z tego nie ucieszył, na pewno nie ja. Ja na Kulu byłem tylko pół roku, chciałem powiedzieć, i wtedy to była to zupełnie inna uczelnia, ale wtedy, jak rozumiem, pan Czarnek jeszcze był w przedszkolu. Na dzisiaj jest to zupełnie inna uczelnia. Oczywiście nie będę w tym kierunku dalej szedł. Natomiast to, że część polskiej inteligencji zachowuje się tak, a nie inaczej, no mam nadzieję, że pewnego dnia przyjdzie jakiś czas podsumowania tych postaw dzisiejszych. No. I w jakiej formie, jak pan sądzi, powinien nastąpić? Powinno nastąpić. Ja teraz się jednak założę mój kanadyjski kapelusz. To jednak nie wypada mi się mądrzyć na te tematy. Ja to zostawię moim kolegom i koleżankom. Kilka miesięcy temu ogłosiłem taki artykuł w Oko Press, w który włożyłem dużo serca i umysłu, że tak się wyrażę, i powiedziałem właśnie, że jak to jest, że na przykład mój cech polskich historyków
przez 30 lat na spotkaniach głównych historyków polskich nie było ani jednego, na konferencjach, ani jednego referatu o Zagładzie. Powiedziałem, dlaczego największa tragedia w dziejach Polski, tak uważam szczerze, jaką był Holokaust, nie doczekał się śladu zainteresowania ze strony moich kolegów i koleżanek, którzy na tych głównych zjazdach historycznych nie poświęcili temu ani... To jest ciekawe, mam nadzieję, że wydawało mi się, wie pan, od eseju Błońskiego w tygodniku powszechnym niedługo minie 40 lat. Nie, po prostu zostało to, Holokaust został wyjęty, na bok odstawiony i mamy historię Polski, która niejako opływa ten Holokaust. To jest nasza historia i Holokaust, tak? Tak. Znaczy, to jest, Holokaust to są Niemcy i Żydzi, natomiast mamy swoją własną historię, powstanie warszawskie, ewentualnie 18 rok. Ale wracając do pana pytania, ja uważam... Przepraszam, panie profesorze, tak. Przepraszam za dygresję. Dla mnie jest dziwne, że nie jesteśmy, wielu z nas w stanie zarejestrować, że tak zwane, przepraszam za cytatę, Żydki, które się smażyły, poza wszystkim, przede wszystkim, to byli zwykli obywatele tej samej Polski. Więc ja chciałbym, żeby pewnego dnia, dlatego wyjechałem z tym Holokaustem wyłączonym poza nawias historii Polski. Więc pewnego dnia, gdyby właśnie dzięki temu patrzeniu na historię Polski z perspektywy mniejszości, gdyby się udało do cechu polskich historyków przekonać, że Holokaust jest częścią Polski, wtedy też w ślad za tym przyjdzie też uznanie Żydów za współobywateli. I wydaje mi się, że... Wy, badacze z tej polskiej szkoły badania Holokaustu, osiągnęliście według mnie wspaniałe rezultaty. Ten dorobek jest imponujący, sprawa jest naprawdę zbadana dość wszechstronnie, ale na tym poziomie socjologicznym mówi pan, że jeszcze jest wiele. Ja bym powiedział, że ani jedno słowo z tego, co ja oraz moi koledzy i koleżanki badacze z tej, jak pan powiedział, szkoły polskiej, nowej szkoły Holokaustu, ani jedno słowo z tego nie przeniknęło do programów szkolnych od tych 20 lat. Ani słowo. Także myśli pan, że to też powinno być ewentualnie elementem zmiany, w razie zmiany pojesiennej? Chciałbym, tak? Ale nie mam dużych złudzeń, tak? bo boję się, że linia, że tak powiem, historyczna jest ponadpartyjna. Teraz nastąpiło wzmożenie, prawda? Ilość przeszła w jakość, jak widzieliśmy na moim wykładzie. Natomiast jeżeli chodzi o ten powiedzmy sobie, optymizm historyczny, tak, że się ładnie wyrażę, no przecież jednak za ostatnie lata rządów, ostatnie lata demokratycznych rządów, jednak jeżeli chodzi o przekaz, bardzo się mało różniły od dzisiejszego przekazu. Tylko po prostu nie było to tak ważne, nie było to tak centralne. Znaczy, bajka była ta sama, tylko akcenty trochę inne. Śpiewano ją dużo ciszej po prostu, a dzisiaj się ten krzyk niesie dalej. Natomiast boję się, że w razie zmiany na lepsze, na demokrację, że powiem, powrót do demokracji niekoniecznie będzie stowarzyszony z powrotem do krytycznej historii. Panie profesorze, za kilka godzin leci pan do Paryża, nie na Roland Garros. Słucham? Nie, jadę, pomijając cenę biletów, no chociaż Igę Świątek chciałbym bardzo oglądać, to raczej to się nie uda, natomiast zamiast tego jadę do miejsca, które jest moim takim stałym miejscem odniesienia w Paryżu, no poza moim synem i wnukiem, to jest Muzeum Holokaustu w Paryżu, gdzie mam wykład mieć, z którego wykładu wracam pierwszym samolotem. Właśnie, ale ponieważ bez Polski nie da się żyć, to pojutrze pan wraca, tak? Pojutrze wracam i o 12 w niedzielę oczywiście będę... Właśnie powiedział mi pan przed rozmową, że pan będzie miał swoje takie przesłanie, hasło, może nie na transparamencie, ale w sercu, z którym pan będzie maszerował. To no więc, hasło będzie brzmiało? No będzie brzmiało, że brońmy naszej historii, tak jak bronimy demokracji. Będę miał kilka zresztą haseł, ale to będzie pewnie jedno z tych. I brońmy w tym sensie, żeby w sensie obrony prawdy czy dorosłości właśnie? Dorosłości i prawdy, żebyśmy mieli odwagę jako społeczeństwo demokratyczne skonfrontować się z najbardziej smutnymi częściami naszej historii, bo bez tego nie ma nie pójdziemy do przodu i ten gmach będzie się trząsł cały czas. Panie profesorze, jak zawsze wielkie dzięki, szacunek. Jestem zawsze wdzięczny za każde spotkanie nawzajem. Za mną i do zobaczenia w niedzielę. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Zawsze jest dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Panie profesorze.